Schroniska są zazwyczaj niedofinansowane i przepełnione, a zwierzęta, które tam trafiają, bardzo często nie znajdują już nigdy nowych opiekunów. Nadmiernie zagęszczone wybiegi, dziurawe budy, nieprawidłowe karmienie powodują, że część zwierząt umiera na skutek głodu, nieleczonych chorób czy zagryzień. Oczywiście są wyjątkowe miejsca, które funkcjonują z wielką korzyścią dla zwierząt. Dzieje się tak dzięki pomysłowości i poświęceniu osób, które nimi kierują, oraz zaangażowaniu wolontariuszy. Za chwilę zobaczycie niektóre z przyczyn bezdomności zwierząt. Wszystkie wynikają z braku świadomości lub odpowiedzialności ich opiekunów. Buster został znaleziony przed wakacjami przywiązany do drzewa. Mimo doznanej krzywdy, tęskni za właścicielem i nie rozumie, dlaczego jest w schronisku. Okres wakacyjny to zawsze więcej wyrzucanych zwierząt. Schroniska wtedy są zwykle przepełnione. Lola została wyrzucona dlatego, że była w ciąży. Właściciele nie poddali jej zabiegowi sterylizacji. Niewysterylizowana suka może mieć szczeniaki 2 razy w roku, a z jednego miotu może się urodzić nawet 12 maluchów. Niechciane szczenięta są często uśmiercane lub podrzucane do schronisk. Gremlin prawdopodobnie zaginął w noc sylwestrową. Przestraszył się wystrzałów i uciekł. Do dzisiaj czeka na swoich właścicieli, których nie można ustalić, bo niestety nie był w żaden sposób oznakowany. Maxie został porzucony przez rodzinę, która dostała go w prezencie gwiazdkowym. Jednak już po krótkim czasie okazało się, że nikt nie ma ochoty na wyprowadzanie psa na spacery i odpowiednią opiekę nad nim. Ten los często spotyka zwierzęta, które zostały ofiarowane jako prezent. Kacek został oddany pod pretekstem alergii dziecka na sierść. Łatwiej było się go pozbyć, niż podjąć próby odczulania czy znalezienia mu nowych, odpowiedzialnych opiekunów. Bemol został przywieziony do schroniska z interwencji. Właściciel zaniedbywał go i regularnie znęcał się nad nim, czego wynikiem jest brak jednego oka. Bezdomne zwierzęta, zarówno te schroniskowe, jak i wolnożyjące, potrzebują naszej pomocy. Bez naszego zaangażowania nie uda się humanitarnie ograniczyć ich populacji w stopniu pozwalającym im na swobodne i zdrowe życie. Wolontariat dostępny jest dla osób w każdym wieku. Każdy może znaleźć dla siebie coś, na co pozwoli mu jego wolny czas i umiejętności. Zajmuję się na Zulu oswajaniem młodych kociaków. Kociaki, które trafiają do nas, zazwyczaj są bardzo dzikie, złapane w piwnicach i na innych takich mało przyjaznych dla kociaków w miejscach. Nikt nie chce takich dzikich kociaków adoptować, więc kiedy już trafią do nas do azylu, ja je biorę do domu i uczę, że ludzie nie są tacy źli i podli, jak im się wydawało do tej pory. I kociaki, kiedy już się oswoją z człowiekiem, są przytulaśne i mruczące, oddajemy do adopcji. Wtedy ludzie bardzo chętnie takie kociaki adoptują i one bardzo szybko znajdują domek. Pomagać schroniskom można na wiele różnych sposobów, nie tylko materialnie i finansowo, chociaż to też jest bardzo wskazane. Można organizować zbiórki pieniędzy, ale również zbiórki starych, niepotrzebnych rzeczy typu kocyki, stare ubrania, stara pościel. To wszystko się przydaje, bo kociaki nie mają w zimie na czym spać. Można również organizować zbiórki lub aukcje charytatywne we własnych szkołach lub we własnym środowisku. Często mamy różne niepotrzebne rzeczy w domu, które można sprzedać na ten cel i zawsze parę groszy zostanie dla kociaków. Można rozwieszać ogłoszenia o tym, że są kociaki do adopcji. Można również je umieszczać w internecie na różnych portalach adopcyjnych. Kiedy ktoś widzi całe mnóstwo kociaków, nie interesuje się tak bardzo jak konkretnym kotem, kiedy przeczyta jego konkretną historię. Wtedy to jakoś tak bardziej chwyta ludzi za serce i chętniej adoptują kociaki. Można przyjeżdżać do azylu, pomagać kociakom na miejscu, oswajać je, głaskać. Kociaki naprawdę, jest ich kilkaset w azylu i każdy z nich wymaga czułości i opieki, a jest tylko kilka osób, które pracują tam na stałe, więc nie ma kto się nimi zajmować i przytulać ich na co dzień. Można też brać kociaki do domu, jeśli ktoś ma chwilę wolnego czasu i wolny kąt w mieszkaniu. Można wziąć małego dzikuska i oswoić go w domu. Wtedy ludzie chętnie adoptują takie kociaki, które są już oswojone i zżyte z człowiekiem. Od zawsze chciałam mieć psy w domu i ogólnie zwierzęta. I kiedy tylko przeprowadziłam się do Warszawy, moje marzenie się spełniło. Zostałam właśnie wolontariuszką. Opiekuję się psami, jeżdżę do lecznic. Sama mam w domu 6 psów na tym czasie. To znaczy zabieram psy ze schroniska, opiekuję się nimi i leczę je, a następnie są adoptowane do swoich nowych domów. U nas w domu tymczasowych znajdują się również koty, na przykład właśnie Glusia.
Glusia została przywieziona do nas ze swoją czwórką rodzeństwa i matką. Czwórka rodzeństwa już została wyadoptowana do swoich nowych domów szczęśliwie. Ona jeszcze czeka na swój domek. Ogólnie przez nasz dom w ciągu jednego roku przyszło 34 zwierzęta. Kotami żyjącymi na wolności zajęłam się kilka lat temu. Zaczęło się to całkiem niewinnie. Na początku dokarmiałam koty w mojej piwnicy. Była to piątka uroczych burasków. Nie chciałam wiedzieć, co się dzieje w innych piwnicach, nie chciałam wiedzieć, co się dzieje w innych blokach. Może dlatego, że było mi tak łatwiej. Kotami na osiedlu zajmował się starszy pan, który regularnie, codziennie je dokarmiał. Ja z tym panem byłam zresztą zaprzyjaźniona, pomagaliśmy mu czasami tam w sytuacjach kryzysowych. Któregoś dnia niestety okazało się, że starszy pan ma raka i jego dni są policzone. Tuż przed swoją śmiercią poprosił mnie o to, żebym nie pozwoliła na to, żeby te koty były głodne, żeby coś im się stało. I tak naprawdę wtedy, od tamtego czasu, zaczęła się moja wielka przygoda z kotami bezdomnymi. Przejęłam gromadkę 30 mordek, które każdego dnia wyczekiwały na mnie koło bloku. Ale sytuacja, jak się okazało, później była tragiczna. Koty chorowały, rodziło się bardzo dużo małych kotów, które umierały w ciemnych kątach piwnicy z dala od ludzkich oczu. Umierały dlatego, że kotka po pierwsze nie jest w stanie wykarmić całego miotu, a po drugie małe kocięta są o wiele bardziej podatne na różne choroby. Widziałam wiele kocich tragedii, wylałam naprawdę wiele łez. Nie mogłam patrzeć, jak te maleństwa cierpią, jak jeden po drugim umierają. To było dla mnie straszne przeżycie i postanowiłam coś z tym zrobić. Zadzwoniłam do kilku fundacji zajmujących się opieką nad zwierzętami i opowiedziałam im swoją historię. To właśnie tam dowiedziałam się, że sterylizacja tak naprawdę jest jedyną w 100% skuteczną metodą antykoncepcji dla zwierząt, że jest to zabieg nieszkodliwy, że wykonuje się go praktycznie w każdym gabinecie weterynaryjnym. Pomyślałam sobie, że jest to bardzo dobry pomysł w przypadku moich kotów, że tak naprawdę nigdy nie będę w stanie zapanować nad tym wszystkim i zawsze będę znajdowała po piwnicach umierające koty, jeżeli nie podejmę się przeprowadzenia sterylizacji. Przy pomocy mojej koleżanki i chłopaka zaczęliśmy akcję zakrojoną na całe osiedle. Wyłapywaliśmy koty, łapaliśmy po kilka, zawoziliśmy do weterynarza. Po paru dniach następował odbiór, zawoziliśmy następne i następne. Przez rok trwania tej akcji udało się wysterylizować wszystkie koty i wszystkie kocury z mojego osiedla, a było ich ponad 120. Do adopcji oddałam około 50 kotów. Była to bardzo ciężka praca, ale wydaje mi się, że warto było. Warto było to zrobić, bo teraz jak idę nakarmić moją kocią bandę, to patrzę z dumą na nie wszystkie. Jestem szczęśliwa, jak je widzę, bo nie widzę już zaropiałych, nie widzę chorych kotów. Widzę koty wesołe, rozbrykane, z gęstą, piękną sierścią, które przytulają mi się do kolan, które myślę, że są szczęśliwe. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć w tej chwili, że sterylizacja jest metodą skuteczną i naprawdę potrzebną, że dzięki sterylizacji pozwalamy tym zwierzętom po prostu żyć w godziwych warunkach. Schroniska i osoby prywatne nie rozwiążą niestety same problemu bezdomności zwierząt. Obecnie w większości gmin obowiązuje model likwidacji skutków, nie przyczyn bezdomności. Usypianie lub zamykanie na stałe bezdomnych zwierząt w przytuliskach nie jest wyjściem, ponieważ na ich miejsce pojawią się nowe. Musimy pamiętać, że nigdy nie uda się przygarnąć wszystkich zwierząt czy zapewnić im odpowiednich warunków we wszystkich schroniskach. Dlatego najważniejszą rzeczą w radzeniu sobie z bezdomnością zwierząt jest po prostu jej zapobieganie.